Pierwsze wzmianki o państwie polskim mamy od gockiego historyka Jordanesa. Mówił on o mieszkającym nad Wisłą plemionami właściwie Wenetów. Następne wzmianki mamy w książce Żywot świętego Metodego, w której jest opisane księstwo Wiślan, które no niestety, znaczy dowiadujemy się, że upadło pod wpływem sąsiadującego tutaj państwa wielkomorawskiego i jego polityki. No i państwem, które przetrwało, było państwo Polan. Tak jak mówiliśmy wcześniej o Polanach, nazwa ta powstała prawdopodobnie właśnie z tego, że wypalali oni lasy pod nowe pola, no i powstawały właśnie wtedy pola. No i Polanie mieli taki przywilej, że tutaj byli otoczeni naturalnymi barierami, puszczami, przez to nie byli jakby nękani zbytnio z zewnątrz, no i mogli się dobrze przygotować do ekspansji. Pierwsze, co zrobili, To było podbicie tej Goplan. I władcą takim pierwszym, którym znamy Polan, to oczywiście był Mieszko I. Mamy także wspomnianych jego przodków, o których wspomina Gal Anonim w swojej kronice. Byli to Siemowit był pradziadkiem rzekomo Mieszka. Siemowit, później był Leszek. Leszek. Mam nadzieję, że zmieścimy. I Ziemomysł. Ale to są jakby postacie. Ziemomysł, tam było E. To są postacie jakby legendarne, gdyż nie mamy o nich potwierdzenia w żadnych źródłach im współczesnych. No i najprawdopodobniej siedzibą Mieszka I było Gniezno. No i jakby sprawował on władzę militarno-patrimonialną, czyli właściwie przez siłę utrzymywał władzę i ten terytorium była jego, tak jak sobie mówiliśmy, własnością. Jeszcze trochę o tym państwie Mieszka. Wspomina nam tamtejszy ówczesny Żyd Ibrahim Ibn Jakub. I on właśnie opisuje dokładnie państwo Mieszka, na jakiej zasadzie między innymi na przykład obywatele sprawowali posługi władcy, między innymi mieli prawo, tak jak w przypadku Karola Wielkiego, go po prostu ugościć, kiedy podróżował przez kraj, czy oddać na przykład część trzody i tym podobne, tak zazwyczaj raczej wyglądały podatki. No i władca utrzymywał zawsze przy sobie stałą drużynę wojowników, która nazywała się właśnie drużyna. I drużyna właśnie była jakby takim jego, no w sumie też gwarantem władzy. No i niestety, ale Polskę tutaj otaczali dość mocni sąsiedzi. Z zachodu byli to książęta niemieccy, no od południa Czesi. No, jako że tutaj państwo Polan było pogańskie, no to z łatwością mieli oni pretekst do ataku w imię chrystianizacji, mogli zajmować te tereny. No i też dlatego, no i, znaczy są podejrzenia, że Mieszko I w ogóle płacił tutaj trybut cesarzowi i tutaj książętom, żeby go nie atakowali, ale nie ma jakby na to potwierdzonych żadnych informacji, ale za to potwierdzony jest oczywiście chrzest Polski w 966 roku. Oczywiście data pewnie każdemu znana. Chrzest, sobie zapiszemy, który zobrazował Jan Matejko na swoim obrazie. No i tutaj mamy od razu Mieszka I. Chrzest był o tyle ważny, że po prostu wprowadzał Polskę w grono narodów chrześcijańskich, no i przez to właśnie odbierał pretekst ataku na jej terytorium. No i w trakcie chrztu zawarto także sojusz z Czechami. Córka Bolesława Srogiego Dobrawa ożeniła się z Mieszkiem, który przyjął, tutaj bardzo, to jest dość ciekawe, przyjął imię na chrzcie Dagobert. Dagobert, to jest dość takie nietypowe imię, mało kto o tym zazwyczaj mówi. No i właśnie ten sojusz z Czechami pozwolił znacząco wzmocnić pozycję, ale gdzie odbył się sam chrzest, tego nie wiemy. Mogło to być na Ostrawie Lechickiej, mogło to być w Poznaniu, mogło to być także w Gnieźnie, a być może też nawet w Ratyzbonie. I tego nie wiemy. W 968
przybywa biskup Jordan i powstaje. Tak, biskup Jordan, może sam biskup Jordan. No i powstaje na terenie Polski pierwsze biskupstwo. No i Kościół przyczynia się znacząco do rozwoju kultury, przede wszystkim też wzmacniania państwa, samej instytucji państwa, gdyż przybywają wtedy do Polski ludzie już wykształceni, jakby zaczynają tą machinę administracyjną pchać do przodu. Władca zyskuje autorytet, no ale się też zaczyna nawracanie ludu, no który, no władca przyjął lud, no i nagle czemu oni mają też taki przyjmować, no ale skoro władca taki ma, to muszą. No i zaczęto wprowadzać różne drastyczne metody, żeby do tej wiary nakłonić, które i te jakby te problemy ciągnęły się, myślę, że co najmniej przez następne 100 lat ludzie jakby na ten kościół różnie patrzyli, no i ale stopniowo byli nawracani. No i w tym czasie także Mieszko I nie próżnował, wykorzystał swoją silną pozycję, tutaj zjednoczył tutaj tereny także Pomorzan, na południu podbił, mieliśmy państwo w zasadzie od Bałtyku do Tatr i Sudetów. Niemców rozgromił w bitwie pod Cedynią. Zapiszemy 972 to był rok. Cedynia. Kiedy to rozgromił niemieckie książęta, które nie uzyskały pomocy od cesarza, który zapewnił Mieszka o swojej przyjaźni i nie przyszedł pozostałym Niemcom z pomocą. A także w 990 roku umiera Dobrawa, no i właśnie wtedy Mieszko zdobywa jeszcze Kraków i Śląsk. Jego drugą żoną była już Oda, z którą miał właśnie syna Bolesława, który później został władcą, a z czasem królem Polski. Najważnym takim dokumentem, który Mieszko wydał, był Dagome Iudex, który znacząco zagwarantował, można powiedzieć, przyszłość Polsce, gdyż w tym dokumencie, który nie zachował się niestety do naszych czasów, jest tylko w regeście, czyli takim streszczeniu, oddaje on państwo w opiece papieżowi, umacnia w ten sposób swoją pozycję wobec Niemiec i Czech. Także opisał granice państwa i nazwał je, tutaj zapiszemy może sobie, Civitas. Witaj, teraz uwaga, bardzo trudne słowo, które nie wiem nawet jak wymówić, pewnie źle mówię. Chinesge. Tak nazwał państwo. To prawdopodobnie ten wyraz chinesge oznacza gniezno, ale nie jest jakby to potwierdzone. No i ten dokument jakby zagwarantował Polsce no może niekoniecznie nietykalność, ale by podwyższył znacząco jej znaczenie przeciwko ewentualnym zaborczym chęciom Niemiec i także Czech, no i zapewnił Polsce dalszą przyszłość i w ogóle istnienie.